Co zrobić, aby konkurencja w internecie, w usługach cyfrowych była bardziej uczciwa? Europejskie firmy są dziś spychane na odległe miejsca w wyszukiwarkach. Platformy sprzedaży internetowej wykorzystują dane o sprzedaży do oferowania skopiowanych produktów, spychając oryginalnego producenta. Algorytmy platform społecznościowych żerują na uwadze użytkowników, siejąc dezinformację i nakręcając polaryzację społeczną. Giganci internetowi z wystarczającą ilością użytkowników nie muszą już konkurować funkcjonalnością, innowacyjnością, poufnością czy kosztami, bo po co się starać inwestować, gdy klient i tak przyjdzie, bo na platformie jest jego rodzina, bliscy czy współpracownicy. Odpowiedzią Unii Europejskiej na te i inne problemy dzisiejszego internetu ma być rozporządzenie o rynkach cyfrowych Digital Market Act. Miniony wtorek Komisja Rynku Wewnętrznego przyjęła zmiany do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej. Razem z Komisją Rynku Wewnętrznego nad rozporządzeniem pracowała także Komisja Przemysłu, Badań i Energii, gdzie Europejska Partia Ludowa powierzyła mi negocjacje. DMA to nowe przepisy dotyczące gigantów internetu, tak zwanych strażników dostępu, którzy stali się niepomijalnymi w relacjach użytkownicy, przedsiębiorcy, tacy jak Facebook, Amazon czy Google. Celem regulacji jest zapewnienie uczciwych zasad i swobodnej konkurencji na europejskim rynku cyfrowym. Komisja Europejska zaproponowała, by rozporządzenie dotyczyło tzw. podstawowych usług platformowych, jak usługi pośrednictwa internetowego, np. platformy sprzedażowe jak Amazon, czy portale turystyczne jak np. Booking.com, wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, platformy udostępniania wideo jak YouTube, komunikatory jak WhatsApp, czy systemy operacyjne, usługi w chmurze i usługi reklamowe online. W parlamencie dopisano przeglądarki internetowe i wirtualnych asystentów jak Alexa czy Siri, które znamy ze swoich telefonów. Komisja będzie mogła nadać status strażnika dostępu i egzekwować obowiązki i zakazy usługodawcom o rocznych obrotach przekraczających 8 miliardów euro lub gdy wartość firmy w danym roku przekracza 80 miliardów euro. Taka usługa będzie też musiała spełniać warunek łączenia co najmniej 45 milionów użytkowników z Unii z 10 tysiącami przedsiębiorców. Niezależnie od tych progów ilościowych, komisja będzie miała też możliwość wskazania strażników dostępu po ocenie jakościowej na podstawie badania rynku. Pamiętamy zapewne ostatnie wyłączenie usług Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. Media informowały nie tylko o miliardowych stratach Zuckerberga, ale i o stratach tych, którzy na tych usługach oparli swój biznes, a nawet ofiarach wśród osób, które nie miały innej formy skontaktowania się w poszukiwaniu pomocy medycznej. Zbyt wielu użytkowników na jednej platformie bez możliwości interakcji z innymi podobnymi usługami to ryzyko. Komisja Rynku Wewnętrznego poparła proponowane również w moich poprawkach wymogi tak zwanej interoperacyjności, to jest współdziałania komunikatorów internetowych i portali społecznościowych. Tak jak to już dzisiaj mamy w rozmowach telefonicznych między różnymi sieciami czy wymianie poczty elektronicznej. To szansa na większą różnorodność współdziałających ze sobą usług. Komisja Europejska zostanie wyposażona w poważne sankcje dla gigantów cyfrowych, niestosujących się do nowych przepisów, które mogą wynieść nawet do 20% rocznych światowych ich obrotów. Finalne głosowanie rozporządzenia już na sesji plenarnej w grudniu. Będę Was na bieżąco o tym informował. Pozdrawiam ze Strasburga.